przejście na żołnierz, a? Proszę zrobić przejście. Dziękuję. Czy jest Świdnickie, to wy, czy nie? Tak, tak, to my. Po drugiej stronie, proszę pana. Ale tu byłem, będziemy misie. No właśnie, trzeba wyjść tutaj z taką bramę, tak? Na dół, na przełęcz. I po drugiej stronie będzie parking, czyli tu tego A to na dół zupełnie. Na dół, tak. Pierwsza czynność, którą należy wykonać zawsze jak strzelamy, jak jest bitwa, jest wojna, strzelamy raz za razem, to jest wygaszenie lufy. I do tego jest wycior i do wyciera doczepiony jest wyciorowy. Wycior ogon kota nabity na pal. Przepraszam, uwaga. Moczymy wycior w wodzie, podrzucamy, żeby nadmiar wody odwirować i wprowadzamy przyrząd do lufy, żeby w lufę wygasić i wychłodzić. Bo wiadomo, żar, materiał wybuchowy może być słabo. A więc i wyciorowa, i grajcarowa, przepraszam, uczą się teraz i to nie żartuję. Każdy przyrząd, który wkłada się do lufy, trzyma się chwytem artyleryjskim. Widzą panie, o co mi chodzi? Proszę złapać artyleryjskim chwytem. Tak o, niektórzy na tą, o właśnie, małpi chwyt mówią. Tak o, w ten sposób, proszę państwa. Dlaczego? Pani też nieważne, jak pani rybnie, to już tylko tam, gdzie się spotkamy. Ja nie wiem, kiedy ta armata strzelała. Przez ostatnie kilka dni temu było bardzo wilgotno. Prok strzelniczy, wilgoć nie lubią się. Często jest tak, że niecały ładunek odpala. Ale dzisiaj jest gorąco, lufa jest czarna, na bank jest tam wszystko suche. Donjon, nazwa z francuskiego, dosłownie serce dzwonu, w batalistyce mieszkalna wieża ostatecznej obrony. Tutaj mamy plan donjonu. Cztery wieże, wysokość tych wież 30 metrów, grubość murów do 12 metrów. 12 metrów mury. Donjoni, najgrubsze wewnętrzne mury, 18,8 metrów. Cztera soldaty, cztera! No co, jutro? Teraz będziemy... Strzelimy z armaty, to nie jest żart, jak coś zrobi, coś nie tak. Gdzie te kciuki? No gdzie tu, jak miały być tu? O, bardzo ładnie. Prowadzamy do dna, trzy razy odenko puknąć. Cztera, soldaty, cztera! 40 sekund na naładowanie armaty, pani kochana, już śpimy wszyscy. Wróg nas trafił. O, już pani tutaj przygwoździła. I otwiera, obiera sobie pani armatę w ten sposób. I jest pani po robocie. Dobra. Jej. Zrobiłeś? Jeśli chodzi o ruch tasaka. Tyle to jest donjon. Tyle to jest forteca. Praktycznie do dzisiaj tyle to jest miasteczko Srebrna Góra. Jak państwo sądzicie, kto śmielił się zdobywać tą twierdzę? Początek XIX stulecia, bóg wojny z tego okresu. Dziś upodlony do funkcji ciaska w celu budyniowym, już najczęściej podawiany po koniaku. Jego braciszek. Hieronimus Bonaparte, najmłodszy, 28 czerwiec, rok 1807, 28 czerwiec, za dziś dzień, rok 1807, godzina 10 rano, zjawiają się tu dwie kompanie piechoty bawarsko-wittenberskiej. 1600 zaprawionych w boju żołnierzy. Zajmują pozycję przy palisadzie. Palisada to jest drewniany mur obronny, który otacza Srebrną Górę. Przez 12 godzin nie szturmują palisady. Zanotowano, że jedno przez nią strzelano. Drugi korpus od drugiej strony próbuje odstrzeliwać twierdzę. Dlaczego nie szturmowano? Wyobraźcie sobie, że jesteście obrońcami Srebrnej Góry. Przez 12 godzin non-stop ktoś do was strzela. Takie stresujące troszkę będzie. Jak jesteście pod ostrzałem, nikt was nie zluzuje. Nie da wam zmiany. Nie dano wam jedzenia. Nie dano wam wody w czerwcu przez 12 godzin. To dalej będziemy sprawni ludzie? Tak średnio. 10 w nocy robi się ciemno. Ludzie się bali ciemności, bo nie było elektryczności. I tu się wszystko zaczyna. Najpierw ciężkie chałubice pociskami zapalającymi bombardują Srebrną Górę. Srebrna Góra płonie. To jest hasło do szturmu. Pani grajcarowa, cały brud zepchnęliśmy na dno armaty. Trzeba go wyciągnąć, by nasza armata nie odpali. Zapraszam panią od tej strony tutaj. Nie przechodzimy przed lufą. Trzeba obrócić sobie rączki. Wprowadzamy grajcar do lufy. Nie przechodzimy przez lufę, czyli tak o. Sprężynką w lufę. I czynność powtarzamy. Okej. Sprężynka. Puku, wyciągamy. A gdzie kciuki miały mieć? No właśnie. I już po robocie jest pani kochana. Pełen luz. Poparcie chwilę, będzie i strugie wojsko. Kilkadziesiąt minut, miejscowość opanowana. Tu czasami, najczęściej mam grupy takie po 60 osób, to się zawsze ktoś wyrywa i mówi, chłopie, coś ci się nie klei. Bawarczyki, Witemerczyki, Prusaki, Niemcy kontra Niemcy.
To się dogadali, nie? To były całkowicie inne państwa, które się nie znosiły. To dziś ci z Bawarii nie kochają tych z Berlina. Tu nienawiść była taka, że zapisano, że gwałty, mordy, grabieże były na niespotykaną już wówczas skalę. Nawet Bawarczycy o swoich żołnierzach napisali, że zachowali się jak barbarzyńcy, jak zwierzęta. Nie obrażajcie się na mnie, ale każdy naród świata, my też, i to bardzo, wybielamy swoich żołnierzy. Na każdej wojnie wróg mordował, my byliśmy sprawiedliwi. Nie tak każda strona konfliktu mówi, to jest normalne. Prosiłbym, żeby nie stać w osi za lufą. Tutaj też taka metrowa tylko przerwa nam wystarczy. Raz na jakiś czas armaty eksplodują, to się zdarza. Na tyłu. Nie wyrywa, nie rozrywa je na kawałki, tylko wyrywa tylną część armaty. Młodzieńcze, przeleci przez twoje cztery fy, flaki się wyleją, to że będziesz przodem. I teraz przy rządu tam u góry zobaczycie, który się troszkę głupio po polsku nazywa, bo nazywa się Jaszcze, ale pisane razem, nie osobno. Wyciągamy ładunek. Dosyć ważne, nie? Ładunek wyglądał identycznie jak kebab. Nie był z folii ameliniowej, ale był z płótna. Dzisiaj przepisy zabraniają ładunków płóciennych robić, jest to niebezpieczne. Delikatnie wprowadzam go do lufy, sprowadzam go również delikatnie na dno. Pani się tylko modli na razie. Stanowczo przybijam. Armata gotowa do strzału. Czyli jak swoje o swoich tak napisali, co tu się działo? O 6 rano kontratak stwierdzę, odbiera wroga. I ku zszokowaniu mieszkańców Czerwonej Góry i własna armia łupi swoją własną miejscowość. No co ma się podobać, nie? A dzieła zniszczenia dopełnia rozkaz komendanta, który mówi, że jak już mi przepędzicie na jeźdźce, oczyścić przed pole fortecy. Zbombardować Srebrną Górę. Czyli Srebrna Góra zbombardowana przez wroga, podpalona przez wroga, ograbiona przez wroga, ograbiona przez swoich, zbombardowana przez swoich. Wróg bombardował 2 godziny, swoich 4 dni. Bombardowanie zakończono dokładnie o godzinie 23, 2 lipca. Tak oparte przyrządy czy świętego Andrzeja na przejeździe kolejowym, kojarzymy, prawda? Nie wychodzić przed armatę, armata gotowa do strzału. I teraz już nie żartujemy, proszę państwa, bo my z tego zaraz naprawdę wystrzelimy. Nie żelazną szpilą przebijamy taki ładunek, proste, żeby tam sosik do kebaba wszedł. Podsypujemy ścieżkę prochową. A będzie zatkać uszy. Idę tam. Proch jest czarny, nie biały, także nie należy go wciągać. Kto wie, ten wie. Czarny nie. I proszę pani, dwie komendy. Pani Moniko, już nie bez sensu, bo długo się nie będziemy już znali. Uwaga, proszę państwa, na uwaga, każdy niepełnoletni, który tu jest, uszy zatyka. Osoby pełnoletnie... Jestem niepełnoletni. To pani akurat sobie uszy nie zatka. Osoby pełnoletnie, też polecam uszy zatkać, a jak ktoś filmuje, otwiera usta. Ja wiem, że państwo myślicie, że ja sobie żartuję. Nie żartuję. W ten sposób bębenki ocaleją, bo ciśnienie działa z dwóch stron. A pani, troszkę się pani odsunie i pani patrzy. Pani jako jedyna stoi tyłem do wylotu lufy. Im dalej do wylotu, tym bezpieczniej. Na uwaga, wykrok z prawej nogi, otwiera pani buzię. Ja teraz naprawdę nie żartuję. I na ognia, widzi pani sznureczek, no, przytka pani do tej kubki prochu. Widzi pani proch? A jak się wyskoczył? Ja tłumaczę. Uwaga, bo nie zawsze od razu proch odpala. A nawet najczęściej nie odpala, trzeba go troszkę podziabać. Ludzie mają odruch, że cisnąć zęby. I to jest głupi pomysł, bo pani już nic w życiu nie usłyszy. Skończyło się bombardowanie, skończyła się Srebrna Góra. Ostał się jeden cały budynek w tym miejscu. I skończyły się próby szturmu. Wszystko się skończyło. Dlaczego? Bo przybył tu goniec. Posłaniec z informacją, który oznajmił, że trochę głupio wyszło, bo dzisiaj jest 2 lipiec, wy dobijecie się od 28 czerwca, a w zasadzie my wojnę skończyliśmy 21 czerwca. 8 dni przed oblężeniem. Nikt na Facebooka nie wrzucił, nikt się nie dowiedział. Zawieszenie broni w Tylży podpisano, proszę państwa. Ser tylżycki jest stamtąd. Wieczne odpoczywanie raczej dać, panie, a światłość wiekuj zdaje się. Amen. Kto panią znał, niech się pożegna. Kochamy cię. Ja was nie wiem. Zginiesz bohaterską śmiercią. No to to na pewno, to prawda. Ja tego nie chcę już robić. No za późno, proszę pani, bo się nie zgłasza. Proszę się dwoma rączkami sobie złapać. Proszę państwa, uwaga, uszy zatykamy. Ognia! Oleś pani przywaliła, ja pierdolę. Brawa dla niej, brawa! Możliwe, że i tak nie usłyszy. Słyszałam, ale może pan powtórzyć? Że co? O matka, jaka jestem doskonała. Co? Artylerzystka jest pani pierwszą gębą, to trzeba powiedzieć. No i pierwszy raz! No. Taką lufę odpalić? O, proszę. A czy wiecie, gdzie jest pierwsza? Marcie się, nie wiem.
To było dokładnie podpisane na barce przybitej do brzegu rzeki Niemen, tuż obok miejscowości Tylża. Kurde, znaczy historię, muszę uważać, co dalej. Tylża to jest dzisiaj sowiecka. Tak, bo pokój był parę dni później. Znam dwa razy, dwie daty, bo jedna jest z Prusakami, druga z Rosjanami. Proszę Państwa, to jest dzisiaj okręg kaliningradzki. Sowiecki. 820 km stąd. No jedź kąd, no. Wyszło jak wyszło. Zapraszam Państwa. Bo tu się nie ma. A tak już byliście na górze, to ja mam tylko dwie rzeczy mogę powiedzieć. No kurczę, te 20 lat z wami tak szybko minęło, że nie wiem kiedy. Zwalniam was do cywilu. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.